Dziękuję bardzo, dziękuję. How you doing? Na początku zrobię taki, mi się wydaje, dosyć prosty sos pomidorowy do pizzy, zapraszam. Na początek tomatera, troszeczkę sosu pomidorowego, koncentrat pomidorowy. Później będzie moja mieszanina czosnku z oliwą. Gdzieś tyle. Później troszeczkę soli. Troszeczkę pieprzu. Bazylię. No i oregano ragenini. Jeszcze troszeczkę można dodać cukru. Ok. Pizzę posmaruję trzema sosami, nie naraz, tylko podzielę ją na trzy części. Każda część będzie miała swój własny sos. Pierwszy sos, oliwa i czosnek. Teraz wchodzi drugi sos, na środek pomidor. No i trzeci sos, w sumie mam tutaj specjalnie, kupiłem w słoiczku, pesto. I bo nie było zielonego, chciałem po prostu dostać zielone, a to jest te, które dostałem, to jest pesto, czosnek i chili. Tak to mniej więcej wygląda, taka konsystencja. I to właśnie teraz wierzę na sam koniec. Zapraszam. Będzie bosko. Dobra, filmuj, filmuj. I teraz na to sypiemy ser. Mieszankę. Trochę mozzarelli, trochę innych. Na sos, czosnek, oliwa wjeżdżają małże. Teraz tak, teraz na środek. Na środek pójdzie szynka dojrzewająca, wolno dojrzewająca, surowa. Kilka plasterków. Również parma, albo przynajmniej wyglądająca tak jak parma. Również kilka plasterków. Obok siebie. Panie, więc tak, na środek jeszcze na barmena i na dojrzewającego pójdzie pomidorek, żeby tak jeszcze było. No i na tam sam koniec, czyli pesto z czosnku i z chili. Na to ser wchodzi salami. To będzie cebula z salami. Proszę bardzo. Jalapeno. Na sam koniec jalapeno. Jeszcze jak ktoś lubi naprawdę super ostre, to na połowę ostrego jeszcze będzie sos tabasco zielony. Sam koniec, na wszystko troszeczkę oregano. No i oczywiście wjazd, nie? Na maksa. How you doing? Czas wyciągnąć. Proszę bardzo, proszę Państwa, proszę bardzo! O!
po 3 na każdy. Na początku ostrość, delektujmy się na początku ostrością. Później wchodzimy w delikatność, szynki parmeńskie, sos pomidorowy, pomidory i na końcu owoce morza, czyli małże, sos, czosnek, oliwa, ser. Zapraszam. How you doing? Mm. Sorry?